Cześć, to jest nasz czwarty odcinek z cyklu Nauka i Wiara i ja się mega cieszę, dlatego że jesteśmy razem w tej podróży i widzę, że ta podróż to jest taka intelektualna przygoda, na której w pewnym momencie możemy poczuć się zaniepokojeni. Ja na przykład tak nieraz mam, że myślę sobie, wydawało mi się, że coś wiem i nic nie wiem, prawda? O, to już tak prawie brzmi Sokratesem, wiem, że nic nie wiem, ale wydawało mi się, że wiem i nagle puch jak domek z kart, to wszystko, co wcześniej wiedziałem, rozsypała mi się wiedza. I teraz możesz sobie pomyśleć, no właśnie, chciałem dowiedzieć się więcej, a wiem mniej. Na jednym ze zjazdów w Teo College studenci, którzy dyskutowaliśmy jakąś kwestię teologiczną i oni po tych zajęciach mówią, wydawało nam się, że wiemy, a teraz to już nic nie wiemy. Eureka! Na tym polega właśnie zdobywanie wiedzy, na tym takim efekcie zaskoczenia, dlatego że... I tu przerwę. Teraz będzie czołóweczka, a po czołóweczce wyjaśnię mechanizm, który za tym stoi. Okej, no to czas na mechanizm. Jest taki... Jeden z noblistów dokonał takiej obserwacji, że pytania rodzą się na styku wiedzy i niewiedzy. Więc jeśli mamy jakiś obszar wiedzy, tutaj mogę tak narysować, zrobić miejsce na narysowanie takiego kółeczka z obszarem wiedzy, to pytania rodzą się dookoła, na styku wiedzy i niewiedzy. I teraz, jeżeli ten obszar wiedzy jest malutki, to tych pytań na styku wiedzy i niewiedzy też dużo się nie zmieści. Ale kiedy obszar wiedzy rośnie i coraz więcej wiem, to też na styku wiedzy i niewiedzy pojawiają się pytania, pojawia się więcej pytań. Czyli im więcej wiem, tym więcej mam pytań. My myślimy często odwrotnie, troszkę jak dzieci, nie? Dzieci myślą, że jak zadają pytania i dostają odpowiedzi, to coraz więcej wiedzą i w pewnym momencie będą wiedziały wszystko. Nie. Jak dziecko jest w pierwszej klasie, no to rzeczywiście i myśli, że to jest cała matematyka, to co pani powiedziała w szkole do 10, to może mieć takie wrażenie, że ono zna już wszystkie zadania matematyczne. A to nie jest tak, że ono potrafi rozwiązać całą matematykę, tylko ono po prostu nie wie o tym, że istnieją układy równań z trzema niewiadomymi, że istnieją liczby zespolone, że istnieją liczby urojone, że tam ta matematyka jeszcze kryje rachunek różniczkowy i całkowy przed takim dzieckiem. I ono w pierwszej klasie ma prawo myśleć, ja już znam całą matematykę, ja już potrafię rozwiązać każde zadanie. Więc dziecko ten obszar wiedzy ma niewielki, zadaje sobie mało pytań i myśli, że wszystko wie. Kiedy dowiaduje się o istnieniu coraz to nowych zadań z matematyki, wydaje mu się, że wie. Jak mamy do czynienia z bardzo słabo rozgarniętym maturzystą, to on też może myśleć, że już wszystko potrafi z matematyki. Natomiast jeżeli jest odrobinę rozgarnięty, to wie, że ta jego wiedza potrzebna do matury to jest tyle, co brud za paznokciem wobec tego, jaka jest wiedza, nie wiem, absolwenta studiów z matematyki albo naukowców, którzy zajmują się tym profesjonalnie i poświęcają tym badaniom całe życie. Myślę, że nie ma na świecie takiego profesora, który by powiedział, ja wiem wszystko na temat matematyki. Tam są ciągle nierozwiązane pytania i tak jak wiedza rośnie, to tych pytań pojawia się coraz więcej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet niedawno miałem takie wrażenie, kiedy byłem na jednym z takich wyjazdów rekolekcyjno-warsztatowych i rozmawialiśmy i uczestnicy zadali mi jakieś pytanie, i taki błysk przeszył moją głowę i tak sobie pomyślałem, 10 albo 20 lat temu to było proste pytanie, na które odpowiedziałbym w 3 krótkich słowach. Wydawało mi się, że znam odpowiedź i to jest banalne pytanie. Dziś już nawet nie chcę przywoływać, jakie to jest pytanie, bo to jest nieważne. A tam zbierając się do odpowiedzi pomyślałem sobie, jak piękne moje było życie 20 lat temu, kiedy wydawało mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, a dzisiaj mam tylko pytania, nie znam odpowiedzi. Mam wątpliwości, wydaje mi się, świat jest bardziej złożony. To było przyrodnicze pytanie, to nie było pytanie teologiczne, ale myślę sobie, wiemy dzisiaj o człowieku tyle, że odpowiedzi, których udzielałem sobie 20 lat temu, albo słuchałem nawet od pobożnych i wierzących ludzi odpowiedzi na te tematy, te odpowiedzi wydają się niewystarczające, bo wiemy o człowieku i o jego funkcjonowaniu w świecie dużo więcej niż wiedzieliśmy 20 lat temu. Więc pytania rodzą się na styku wiedzy i niewiedzy. Jeżeli tej wiedzy jest mało, to też mało jest pytań, które sobie zadajemy i wtedy mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy znają odpowiedź na każde pytanie. Natomiast jeżeli tej wiedzy jest dużo, to jest jeszcze więcej pytań, które rodzą się na styku wiedzy i niewiedzy. Warto o tym pamiętać. Czasami mam wrażenie, że w komentarzach dajecie wyraz właśnie takiej frustracji, że wydawało mi się, że wiem, a teraz to wszystko, co przedtem wiedziałam, zburzył mi ten filmik. Nie, ten filmik poszerzył tylko, mam nadzieję, poszerzył tylko odrobinę obszar wiedzy, żeby zadać sobie nowe pytania i jeszcze lepiej rozumieć świat i wiedzieć jeszcze więcej. Więc tak naprawdę miarą naszej wiedzy nie jest ilość odpowiedzi, które znamy, ale ilość pytań, które sobie zadajemy. Wow, bardzo mi się mądrze to powiedziało, więc powtórzę to zdanie sam dla siebie, żeby mi się utrwaliło. Miarą naszej wiedzy nie jest ilość odpowiedzi, które udzielamy, ale liczba pytań, które sobie zadajemy. Dlatego, że im bardziej rośnie nasza wiedza, tym więcej zadajemy sobie pytań, bo te rodzą się na styku wiedzy i niewiedzy, cytując klasyka. To już jest takie bardzo bliskie temu sokrateńskiemu wiem, że nic nie wiem, prawda? Że mędrzec dochodzi do tego przekonania, wiem, że nic nie wiem. Potrafimy sobie wyobrazić wiedzę tak obszerną, która świadoma jest jeszcze większej ilości pytań i jeszcze większej ilości niewiadomych, którym przychodzi nam stawić czoła, kiedy zastanawiamy się nad naturą rzeczy, które badamy i nad naturą świata, któremu się przyglądamy, a tym jest uprawianie nauki, przyglądanie się światu i próbowanie zrozumieć, jakimi rządzi się on prawami. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Takie mocne ostrzeżenie przed pychą i przed zadowalaniem się odpowiedziami, które tak naprawdę są tylko popisami ignorancji. Bo proste odpowiedzi są tylko popisami ignorancji. To było to moje myślenie, nie wiem, czy dokończyłem tą myśl, czy nie, że właśnie podchodziłem do flipcharta na tym spotkaniu i miałem udzielić odpowiedzi i okazywało się, że tak pomyślałem sam do siebie 20 lat temu, potrafiłbym odpowiedzieć z biegu, dzisiaj nie znam odpowiedzi, ale nie dlatego, o właśnie, nie dlatego nie znam odpowiedzi na niektóre pytania, które znałem 20 lat temu, te odpowiedzi. Nie dlatego, że w moim mózgu się dokonały jakieś procesy demencji, cofnąłem się w rozwoju, zapomniałem, ale dlatego nie znam odpowiedzi, bo dużo więcej wiem. Kiedy wiedziałem mało, wydawało mi się, że odpowiedzi są proste. Kiedy wiem więcej, wydaje mi się, że odpowiedzi, których udzielałem sobie wcześniej, okazują się niewystarczające. Więc może być tak, że będziesz wiedział więcej i znał mniej odpowiedzi. To jest zupełnie naturalny proces. Tu chcę uspokoić tych wszystkich, którzy myślą, wszystko było takie proste. Ostatnio słyszałem taką opowieść, jak jedna osoba, która już kilkadziesiąt lat temu studiowała teologię i legendarny już profesor Niemczyk tak studentom się zwierzył i powiedział, chciałbym wierzyć w ten sposób, jak wierzyła moja babcia. Ale to nie dotyczy tylko wiary, to dotyczy naukowego poznania, to dotyczy wielu przestrzeni w naszym życiu, że rzeczywiście kiedyś ten ogląd świata był prostszy. Kiedyś prostsze było zrozumienie wszystkiego wokół nas, ale było mniej wystarczające, było mniej adekwatne, było w tym wiele uproszczeń, które nie wyczerpywały złożoności rzeczy, którym się przyglądamy, a przez to też myślę, że w wielu sprawach było odrobinę więcej krzywdy, odrobinę więcej niezrozumienia. Jest wiele chorób, które nie były traktowane jako choroby i traktowało się je, nie wiem, jako społecznie wykluczały, traktowało się je z ostracyzmem, z niechęcią, z uprzedzeniami, a dzisiaj przez to, że rozumiemy, czyjeś jest zachowanie lepiej, jesteśmy wobec niego bardziej cierpliwi i wyrozumiali. Więc może rzeczywiście ludziom, którzy zadawali sobie mało pytań, dlatego, że mieli mniejszą wiedzę, żyło się odrobinie prościej, ale biorąc rzecz en masse, w świecie takim myślę, że żyło się wielu osobom dużo ciężej i dużo trudniej niż dzisiaj. Dzisiaj staramy się świat zrozumieć coraz lepiej, a przez to okazuje się, że czasami odpowiedzi wydaje nam się, że mamy mniej, przynajmniej w porównaniu do pytań, które sobie zadajemy. O, może to jest ważne założenie. W porównaniu do ilości pytań, które sobie zadajemy, tych odpowiedzi możemy mieć mniej, ale to nie dlatego, że jesteśmy głupsi, tylko dlatego, że więcej pytań potrafimy sobie zadać. Jest taka książka, która jest wymianą korespondencji między dwoma intelektualistami. Jeden to jest głęboko wierząca osoba, już nie żyjący kardynał Martini, włoski kardynał, a drugą osobą był pisarz, ateista albo agnostyk Umberto Eco. intelektualista i oni wymieniali się tymi listami i w jednym z listów kardynał Martini do Umberto Eco właśnie formułuje taką myśl, że dzisiaj ludzie nie dzielą się na wierzących i niewierzących, ale na tych, którzy poszukują i tych, którzy już niczego nie poszukują. Nie? Ci, którzy szukają i ci, którzy już niczego nie szukają. I myślę, że w tym właśnie określeniu ludzie, którzy szukają jest innymi słowy powiedziana właśnie ta myśl ludzie, którzy zadają sobie pytania. Dzisiaj może ludzie nie dzielą się na wierzących i niewierzących, ale dzielą się na tych, którzy mają odwagę zadawać sobie pytania, poszukiwać odpowiedzi i na tych, którzy zamknęli się w jakichś takich dogmatycznych klatkach. Obojętnie, czy to będą klatki ideologicznych, naukowych jakichś uprzedzeń, czy tam pseudonaukowych, ideologicznych uprzedzeń, bo to można jako osoba niewierząca zamknąć się w takiej klatce i nie zadawać sobie żadnych pytań. Czy w takiej klatce ktoś się zamyka jako po prostu taki religijny fundamentalista, który też już wszystkie odpowiedzi ma i żadnych pytań sobie nie zadaje. Myślę, że to jest taka trafna diagnoza, że ludzie rzeczywiście nie dzielą się na wierzących, niewierzących, ale na tych, którzy mają odwagę poszukiwać, zadawać sobie pytania i tych, którzy żadnych pytań już sobie nie zadają. Natomiast myślę, że powołaniem nas na tym kanale w większości zbierają się osoby jednak wokół wiary, wokół Pana Boga. I taki jest cel tego kanału, żeby wskazywać na to, że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć, że Ewangelia, że Biblia, że spotkanie z Bogiem zachęca nas do tego, żebyśmy jednak zadawali sobie więcej pytań, żebyśmy nabywali mądrości. Przecież Biblia nieustannie zachęca człowieka do tego, żeby szukał mądrości. A co to znaczy? Kiedy szukasz mądrości, to niekoniecznie zwiększasz ilość odpowiedzi, którymi dysponujesz, ale bez wątpienia zwiększasz ilość pytań, które sobie zadajesz. Bo na styku wiedzy i niewiedzy rodzą się pytania. Im większy obszar wiedzy, tym więcej pytań. Więc szukanie mądrości jest to w jakiejś mierze zwiększanie ilości pytań, które sobie zadajemy. To powoduje we mnie, wiecie, taką niespieszność w udzielaniu zbyt upraszczających rzeczywistość odpowiedzi. My nieraz jesteśmy tak pospieszni, wydaje nam się, że przez to, że wierzymy w Pana Boga, że kochamy Pana Boga, to na każde pytanie może być, musimy znać odpowiedź. Ale bardzo często przez to redukujemy obszar naszej wiedzy właśnie po to, żeby chcieć znać odpowiedź na każde pytanie. To wiecie, już mówiłem to w którymś odcinku, jeżeli zaczynamy kłamać na temat rzeczywistości, a czasami te kłamstwa wynikają właśnie z tego, że nie chcemy się przyznać, że nie wiemy, więc wolimy jakąkolwiek odpowiedź, niż przyznać się do niewiedzy. Pana Boga nigdy nie uwielbiają kłamstwa na temat rzeczywistości. Pana Boga uwielbia prawda. I to poszukiwanie prawdy zawsze jest wartością, poszukiwanie piękna jest wartością, poszukiwanie dobra jest wartością. Więc poszukiwanie prawdy, nie tylko tej zbawczej, chociaż przede wszystkim tej zbawczej, to jest największa wartość, poszukiwanie tej prawdy. Ja to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Jezus narodził się z dziewicy, umarł na krzyżu za moje grzechy, zmartwychwstał dla mojego zbawienia i powróci w chwale. Te cztery rzeczy, które tak streszczają czy zamykają chrześcijański kerygmat, to zbawcze przepowiadanie Ewangelii, okej, to taka dygresja, to jest poszukiwanie prawdy, ale potem każde inne poszukiwanie prawdy o świecie, o rzeczywistości, o mnie samym, o ludziach wokół mnie, to jest próba zrozumienia tego świata i próba nabywania mądrości, a do tego Biblia zachęca nas nieustannie, żebyśmy byli mądrzejsi. A mądrość zdobywa się poprzez zadawanie kolejnych pytań, a niekoniecznie poprzez udzielanie fałszywych odpowiedzi, czy niesprawiedliwie upraszczających odpowiedzi. Dlaczego nagrywam ten odcinek? Zanim pójdziemy dalej, to chcę powiedzieć, to jest normalne, że naszą wiedzę zdobywamy poprzez to, że pojawiają się coraz to nowe pytania. Dlatego, że niektórzy z Was w komentarzach właśnie tak sygnalizują, czy mówią, ojeny, wydawało mi się, że wiem. Okej, jeżeli wydawało Ci się, że wiem, a teraz pojawiają się nowe pytania, to znaczy, że Twój obszar wiedzy rozrasta się, wiesz więcej. Oczywiście rewersem tego, ktoś może powiedzieć, tak, ale to powoduje, że żyję w takim napięciu. Ja bym wolał żyć w takim świecie, gdzie wszystko jest proste. Tak, oczywiście, że wolałbyś mieć umysł siedmiolatka, który myśli, że umie całą matematykę. Dziecko jest zadowolone. Dziecko nie ma w związku z tym, nie wiem, jakiegoś niepokoju, czegoś. Ono myśli, że wszystko wie, naprawdę jest z siebie zadowolone. Tylko zatrzymanie się na poziomie siedmiolatka w pierwszej klasie, który po roku nauczania myśli, że już zna całą matematykę, cały język polski i całe środowisko, bo przecież miał takie lekcje z panią, to nie jest wykorzystanie tego daru, jaki Pan Bóg nam włożył pod czaszki. Naprawdę, zatrzymanie się w rozwoju to nie jest to szafarstwo, to zarządzanie tym, co Pan Bóg nam dał pod czaszki. Nie? Więc dostaliśmy pod głowę rozumy po to, żeby ich rozwijać, żeby robić krok do przodu i żeby dawać się też zaskoczyć. Jest takie, my znowu też nabywanie wiedzy kojarzymy z wiekiem, że człowiek się uczy do pewnego momentu. Ja lubię ten cytat, który mówi, że człowiek jest młody, dopóki się uczy, nieważne czy ma 18 czy 80 lat. Ale człowiek też jest stary, kiedy się przestaje uczyć, nieważne czy ma 18 czy 80 lat. Więc my cały czas mamy się uczyć. Wiecie, wiedza to nie jest taka, że skończyłem szkołę, dostałem dyplom i koniec. Oczywiście rewersem tego wszystkiego, o czym mówię, jest to przysłowie, że większe poznanie, większe cierpienie. Im więcej wiem, tym rzeczywiście może być we mnie więcej tego niepokoju, że nie rozumiem świata wokół siebie, ale to dlatego, że żyjemy w bardzo specyficznych czasach, kiedy przyrost wiedzy jest tak dynamiczny i tak wielki, a wiedza jest tak szeroka, że nie jesteśmy w stanie jej posiąść. Nawet jeden człowiek nie jest w stanie posiąść całej wiedzy z jednej tylko dziedziny. Nie ma biologa, który znałby się na wszystkim, na mchach, porostach, organizmach wielokomórkowych, jednokomórkowych, genetyce, DNA, tym wszystkim, co bada dzisiaj biologia, życiem pod morzem, na morzu i by powiedział tak, ja każdą informację z biologii możecie mnie zapytać, ja to wiem. Nie. W ramach jednej dyscypliny naukowej są bardzo szczegółowe dziedziny z bardzo fachową wiedzą i dysponujemy jako ludzkość taką ilością wiedzy, że ta ilość pytań może wydawać się przytłaczająca, a ja tym odcinkiem chcę to przedefiniować i powiedzieć, ta ilość pytań nie powinna nas przytłaczać, tylko powinna nas cieszyć, bo ona świadczy o tym, że dużo wiemy. Więc im więcej zadajesz sobie pytań, to chcę powiedzieć, tym bardziej się z tego ciesz, nie bądź tym przytłoczony, bo to oznacza, że wiesz dużo. Natomiast jeżeli słuchasz tego odcinka i myślisz sobie, ale ja sobie nie zadaję żadnych pytań, ja wszystko wiem, okej. Są inne miejsca ładne na YouTubie też i tam na pewno znajdziesz podobnych do siebie ludzi, którzy nie zadają sobie żadnych pytań. Natomiast my tutaj chcemy nabywać mądrości. Nabywać mądrości i tych pytań zadawać sobie jeszcze więcej i jeszcze więcej. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem uchyliłem ten taki niepokój i rozczarowanie, które czasami mam wrażenie, że pojawia się w komentarzach na zasadzie tracę grunt pod nogami, bo za dużo pojawia się pytań. To dobrze. Te pytania świadczą o tym, że twoja wiedza rośnie i coraz więcej wiesz, bo pytania rodzą się na styku wiedzy i niewiedzy, więc nie ma co się bać tego, że nasz obszar wiedzy jak się powiększa, to też powiększa się ilość pytań, które sobie zadajemy. To taki paradoks, że im więcej wiemy, tym mniej mamy odpowiedzi, a tym więcej pytań, a wydawałoby się nam, że zdobywanie wiedzy polega na gromadzeniu odpowiedzi. Nic bardziej mylnego, zdobywanie wiedzy polega w dużej mierze na zadawaniu coraz to nowych pytań. Miejcie dobry dzień. Dzięki za to, że jesteście na tym kanale. Proszę lajkujcie, udostępniajcie, posyłajcie dalej i naprawdę bądźcie ostrożni wobec ludzi, którzy znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Ci, którzy znają odpowiedzi na wszystkie pytania, najprawdopodobniej tych pytań zadają sobie bardzo niewiele. A my już wiemy, co to oznacza, jak pytań jest mało. Trzymajcie się ciepło.